Witajcie roztojmili w pierwszym epizodzie Śląskich Recenzji, kaj recenzujemy wszystko, na śląsku i po śląsku. Dzisiaj wybraliśmy się na rajza do Katowic, a konkretnie w okolice centrum i na tradycyjne górnośląskie osiedle robotnicze Nikiszowiec. Tam znodlimy pora rzeczy, które pewnikiem werci się zrecenzować. Na pierwszy login do zrecenzowania idzie bank. Mamy roztomajte zorta banków, ale głównie są one drewniane. Mogą być one blank nowe a elegantne, albo stare i przegnite. Do czego taki bank służy? Głównie do rozprawiania o roztomajtych istotnych problemach, albo też o głupotach. Mogemy się na nim po prostu zicnąć. Zawdy też możesz się na nim legnąć, kej jeżeś nabelany. A młode gizdy zamiast się ładnie siednąć, to maraszą go szczywikami. Eli przyłaziłoby do wystawiania noty, to dowomy tak 4 na 10, bo mi kejś łopędzlowali bajtlik. A te roski przeskakujemy do maszketów. Masoż roztojmili. A co u takiego masoża idzie kupić? No generalnie kupujemy tam mięso. Albo z wieprzka, albo z kury, albo z inszej gadziny. Mogemy naturalnie kupić wuszt. A jak wiecie, zortów wusztów mamy w pierony. No i tu mamy roztojmili frankfuterki, mamy oplerki, mamy leiberwuszt, mamy presswuszt. A i tak wszyscy wiemy, co najlepszy jest richty śląski krupniok. Z kulitego, co jedzenie mięsa do dorosłego hopa jest hobypicie mleka do bajtla, nota jest blank prosto. 10 na 10. No to jak już my się fajnie pomaszkecyli, to te roski idymy poszpacerować. Połosprawiamy się trochę łofami lokach. Tradycyjnie posztrajchowane na czerwione okna, z resztówek farby z gruby. Kajnika idzie też zobejrzeć na oknach Fibermas, do mierzenia temperatury. W każdym familoku przy Zoli znajduje się syp na wągel. A jak ktoś już jest na pensji, a ma więcej wolnego czasu, to hoduje sobie mały ogródek, albo siedzi na działku na laubie. A niektóre ludzie mieli radzi z hodowania gołębi. Takie ludzie mianują się gołębiorze. Bajtle we wolnym czasie łażą na Szpilplac. Na którym bez przykład idzie się pochuśtać, no ale halby to tam nie obalimy. Nieodłącznym elementem śląskiego osiedla jest tak zwany Einfart. Ale spamiętajcie, dejcie pozor, bo po takich Einfartach często wystowo roztomajty element. A to cię zaczepił od cigareta, a to dołóż mu do gorcka, a to dej mu pińcioka. Bez tuż lepiej być przygotowanym na takie przyleżytości. Ludkowie, życie sam jest cudowne, a pełne akcje. Bez to dowomy 9 na 10, a ten jeden punkt zabieramy z kuli tego łożkliwego elementu. A roztojmili, pamiętajcie, jest jeszcze tako jedno, gipko, ale bardzo ważna sprawa. Klimat sam u nas na Górnym Śląsku jest fest ciężki a gęsty. Bez tuż czadować pozór o swoje zdrowie, a szczególnie Eli łaziło ślip. Dawid, mi coś jest, weź mi w te oko wejrzyj. Co ty tam masz, hopie? Wiesz co ci pomoże? No? Hopie, to kropidło. Dawid? I no uważaj. Dobra, po lekku zrobię. Łozwierz sam. Łozwierą, ale... I oto dupca, teraz widza. No ja myślę, co obroz godo są zasie. Dowomy 10 na 10. Hasiok. Nieodłączny element każdego landszaftu. Hasiok, jak same miano godo, służy do wyciepowania do niego hasi. Jest też taka grupa specjalistów, którzy o recyklingu wiedzą wszystko. Są to tak zwane hasiomaszketniki, ewentualnie hasiosznupki albo hasionury. Nie uwierzycie, ludkowie, co to ludzie czasem wyciepują na hasie, jaki to szac czasem idzie znojść. Do jednego to ino hasie szkło a bele co, a do drugiego to wielgo fortuna. Nie ma co cyganić, hasioki są potrzebne, no ale z drugiej zajty fez żadnie woniają. Bez to nota ino 3 na 10. Zgodzicie się ze mną pewnikiem, co żody nie lubi łazić do budy, a najprzyjemniejszy moment to jest ten, kaj idzie z niej pitnąć na tak zwane baje. Nie wiem jak wy, ale my na baje głównie łazili na klopsztanga. Klopsztanga, czyli po prostu pora metalowych rurek połączonych ze sobą. Służyła nie ino do klopania te pichów, ale też do roztomajtych trików. Na klopsztandze obwieszaliśmy się choby afy w zoo. Co bazi wygimnastykowane, a odważne ludzie robili tak zwane kopyrtki. Kto zrobił taką kopyrtkę, od razu zyskiwał szacunek. Kole klopsztangi mieliśmy blat do pingla. Żaden tego nie poradzi porachować, wiele to olimpijczyków się wyhodowało na tych bajach. Kejś to były klopsztangi. Te roski już nie ma, bo bez mała wszystkie są wywiezione na Ajza. Bez to z sentymentu dowomy 10 na 10. W tym epizodzie śląskich recenzji to by było tyle. Mamy nadzieję, roztojmili coście byli radzi. Eli tak było, łostowcie nam kciuka do wierchu, a udostępnijcie ten film swoim kamratom, co by się też mogli czegoś mądrego dowiedzieć. Czymcie się, pyrsk, chowcie się i do zaś.
Thank you.